Najpierw wyjaśnił typa, potem zawiesił kanał. 6 dni temu wracam po przerwie. Co tu się dzieje? Spartiatics! Yeah, boy! Chłop jest niezły. No i co tu robi ten typ, że to warto oglądać? Mandziu, sługa kobiet. Co to jest? Jaki tytuł, Boże! Nudna? Nie pamiętam, kiedy ostatnio tyle naleśników nasmażyłem. Tutaj ich... Czemu jakiś dźwięk gówniany? Jest po prostu jeden po drugim. Nie wiem, ze 40? Chyba godzinę smażę albo i dłużej. O, i będą również 40? Owocki. Owoce? Owocki. Przewiń, jak daj. Krem czekoladowy. Marcel robi jakiś koktajl z mleka i tutaj widzę, że ma Milky Way. A dlaczego tak? No na początku można, ale później można szybko. Na końcu, Madziu, dopiero? No, ale... A, jest, a czy tak robisz to specjalnie, że na początku lekko? Nie pojawia się. Radek mi od razu powiedział, tak, że ma świetne zdjęcie z dzieciństwa, tak? Tak? Z czasów PRL-u. Tak, ty mogłeś mieć, Marcin, mogłeś mieć z lat, ja wiem. Jesteś ode mnie starszy 6 czy 5? 5 lat, czyli o 20 mamy szampana prawdopodobnie. Okazuje się, że ja nie miałem zalajkowanego. Ale poczekaj, no ale ja coś lajkowałem, no jak? Dużo takich dziewczyn, które się już pokazują w ten sposób. I co, oglądam Mandzia, który oczywiście, który Mandzi nagrał film, bitu? Napisałem mu komentarz, żeby się spotkać na live'ie, no ale oczywiście, no nie będzie ze mną rozmawiać na live'ie. Kolejna gnida, która potrafi nagrywać, ale już spotkać się nie bardzo, no nie? Tak to jest co? Łatwo, przed kamerkami. Kolejna osoba, której proponuję, porozmawiajmy. Po prostu, porozmawiajmy na ten temat. A nie nagrywajmy sobie jeden na drugiego. Tylko co? Nie będzie się ze mną spotykać, bo nie? Tego nie rozumiem. Nagrałem materiał, bo... Czego ty nie rozumiesz? To jest proste. Ktoś się z tobą nie chce spotkać i mówić tak. Nie spotkamy się. Nie wiem, to trzeba jakieś dupę obliczenia z Harvardu w dupę, żebyś zrozumiał? Ktoś się nie chce spotkać. I się nie spotyka. I tyle w dupę. To jest, nie wiem, trudne? Bo się śmieję, że dziewczyny mnie zaorały. Nagrałem rzetelny materiał. Nie, co jest tu trudnego? Rzetelny. Czyli gdybym chciał zmanipulować i wybrać dla siebie materiały najlepsze, to bym po prostu tego nie robił. A ja pokazuję prawdę. To jest praca. Na co? Wykonała jakąś czynność, otrzymała od tego pieniądze, odprowadziła wszelko podatek, zgaduję. No jakie głupoty! Człowieku, od prostytucji nie odprowadza się podatku. Kopalnie, widzowie. Co ty gadasz? Nie masz pojęcia. Jaki mad? Nie wiem, chyba prawnik. Doradca podatkowy. To jest bardzo słusznie, bo pan się nie powinien wypowiadać za dużo na jakikolwiek temat, bo pierdzieli pan straszne głupoty. No ale dlaczego mi stary nie powiesz tego bezpośrednio na rozmowie? Dlaczego ja ci zaproponowałem rozmowę, to nie jesteś w stanie ze mną porozmawiać? I wielki youtuber, nie ma jaj. Tacy są ludzie w internecie, tacy, którzy potrafią gadać, ale kiedy jest konfrontacja bezpośrednio, to nie, nie. Tutaj chłopaki też niby nie mówili co? Według tego, co ja myślę, ale pokazałem to. Zmienia i mamy iść na stronę. Ale świat się nie zmienia. Mieliśmy papieża, to zmienia wszystko. Jakbyśmy nie mieli papieża, to by już, kurwa, nic z tego kraju nie było. I tak, trzeba być troszkę starszym, żeby wiedzieć, że papież przyczynił się do tego, jak mocny i silny był katolicyzm w Polsce. To jest dobre. Komentujesz, ale nie masz jaj, żeby porozmawiać na żywo. Powiedz mi, on co można sądzić o youtuberze, który ma milion czy ponad milion subskrypcji, a nie chce się z takim starym gościem, boomerem, porozmawiać na Discordzie czy na czymś tam? No dlaczego? Powiedz mi. Bo nie! Dobra, oglądamy dalej. Sprawia wrażenie takiego typa, który bardzo patrzy na kobiety przedmiotowo. Hej, spytaj się mojej żony. Broni swoją przedmiotowość tym, że ludzie nie będą szanować. Że... Nawet jeżeli... Ja nie rozumiem tych ludzi.
Ktoś nie chce i luj, no. To go nagrasz kamerką, jak streamuje. Nie wiem. To są zderzenia dwóch różnych światów. Jakby było, to ja mam do tego prawa. Tak jak feministki walczą o swoje prawa, to tak samo ja mam jakieś poglądy, o które też mogę mówić. Chyba, że ktoś mi zabrania. No możesz mówić i ludzie weryfikują. Widać. A ile rzeczy ze mną robiłeś, bo chciałeś mieć materiał, żeby pokazać widzom na YouTubie? Ile rzeczy robiłeś? Dzisiaj spędziliśmy na tym łóżku, leżąc ze 40 minut całą rodziną. Ani na Instagramie nigdzie nie pokazałem, jak razem siedzieliśmy. Nie wszystkie rzeczy pokazuję. Co? Spędziłeś 40 minut z rodziną i tego nie nagrałeś? Order ojca roku. Nie, co my oglądamy? Czemu ktoś w internecie się chwali, że spędził czas z rodziną, 40 minut tego nie nagrał? Gdzie jest ta granica, kiedy ktoś jest tak odklejony, że już sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, co mówi? Bo ja nie wiem, co ja oglądam już. W sensie to jest wyrwane z kontekstu pewnie, co ja oglądam. Albo nie wiem. Pierwszy raz w życiu tego typa oglądam. Zwłaszcza takie bliskie, które mógłbym pokazywać. Powiedz mi taką rzecz. Jak to jest w tych czasach? Duży youtuber, jeden z największych, ponad milion, nie wiem, 1 400 000, 1 700 000. Powiedz mi taką rzecz, wytłumacz mi. Potężny youtuber mówi coś o mnie. Okej, okay, ma prawo jakieś zdanie. Ale jeżeli ja chcę to skonfrontować... On zrobi na mnie film? Ja nie mam aż takich zasięgów przecież. Jak ma Andzio. Poza tym jak zrobi, to co z tego? Patrz, to powiedz mi, dlaczego nie ma jaj? Dlaczego jest taką... Powiedz mi, co jest z tymi facetami? Przecież to jest typowy przydupas kobiet, feministek. Feministek, nie kobiet. Feministek. Nie powie nic złego, bo od razu wie, że się rzucą na niego. Przed chwilą ten chłop mówił, że jak ma poglądy, to może je mówić i nic nikomu do tego. Ale jak ktoś z drugiej strony, na przykład Mandzio, powie swoje poglądy, to od razu jest przydupasem jakiś feministek. Czy on siebie słyszy? Gdzie jest granica, kiedy ktoś się tak odlepi od rzeczywistości, że już nie wie, co mówi? Przysięgam. Nie wytrzymam. Mandzio, jesteś wielkim youtuberem. Nie masz, chłopie, jaj, żeby... A teraz czas na reklamę. W Mazur Shop kupisz takie kendamy. Kendama służy do robienia różnych trików. Cyk, cyk. Wiesz o tym, że ja mówię to, co myślę. Oro. Ja nie owijam w bawełnę. Ale po prostu to jest słynne przysłowie. Kozak w necie. Ja nie kapuję. Oczywiście chciałbym z nim porozmawiać. Między innymi na temat też jego wywiadu, rozmowy w Vibros, gdzie powiedział, no, że narkotyki sobie trzeba przetestować. No tak. Przydupas to jest osoba... Ale co ma to do jakiegokolwiek tematu? O co tu chodzi w ogóle? Jak będziesz chciał, to se przetestuję i nic ci w dupę do tego. Co to w ogóle jest? O co tu chodzi? Która jakby służy innym. I nie będzie się wypowiadał, będzie bronić feministki, żeby się im podlizywać. Jest jeszcze jeden taki vloger. Ale ponieważ ja nigdy, chyba, nigdy innej osoby nie zaatakowałem. Ja odpowiadam zawsze, jak ktoś mnie atakuje. Dlatego nie chcę mówić o innym vlogerze, który jest uważany jako simp, czyli taki sługa kobiet, no nie? Żeby się poprzypodobać, no nie? Bo z kobietami nie wolno zadzierać. Ale na nikogo powiedział, jeżeli to może. Trzeci dzień chyba pod rząd taki temat gdzieś tam się rzuca. No ale jestem wywołany do tablicy. No niestety. Na tym polega mój dzień. Ja szczerze nawet nie wiem, po co oni się kłócą. Bo to oglądamy wyrwane z kontekstu te szoty jego. Ale rzeczy, które mówi, są dość dziwne. To jest bez sensu to, co on mówi. I zaprzecza sam sobie. Minutę później, w tym samym filmie. To jest bez sensu. Przecież on to montuje sam, chyba. Marcel tam gra? No. Dobra, chłopaki, oglądaliście wczoraj FMA.
Która walka była najlepsza? Żadna nie była taka najlepsza. A zacinał wam? Bo mnie nie. Nie. A ja zrobiłem wczoraj live'a i zrezygnowałem. Ty walki, o której się skończyło? O pierwszej, a ja chyba o 12 zrezygnowałem. Gdzie jest ten filmik, co gada? O, jest. Gdzie będziesz do 25 na rowerze? To jest to, czy jeszcze co innego? Ej, poczekaj, poczekaj. Czemu w tym filmie powiedział, że zawsze broni się, a nie atakuje, a nagrał filmik na nacy, jak wyciekły te kamerki? Myślałem, że tylko kręci vlogi z rodziną. A nie kręci... A, nieważne. Coś tu nie gra, widzowie, znowu. Ja pierdziel. Tak, legenda głosi, że Marcel... W końcu założył że w końcu założył ubranie. Legenda głosi, że w końcu Marcel założył ubranie. Tak, już tam myślałem, jak się obudziłem, prawda, tutaj, widzę kamerę, to tak sobie myślę... Czemuś tyle dislajków? Może nareszcie telefon i tak... No ty zaczynasz mówić, legenda głosi, już szansa stracona. Ale jaki ty, że ty chcesz telefon? No. Jaki telefon, przestań. Witajcie w nowym pięknym dniu. Zostały nam dwa szczepienia. Jesteśmy w Łodzi na szczepieniu i zostały ostatnie dwa szczepienia. Już chłopaki odliczają. Ja odliczam. Kiedy zakończymy? Miłosz, ty jesteś szczepiony na co? Na pyłki i kurz. Miłosz jest szczepiony na pyłki i na kurze. Marcel jest na kurz. Miłosz przyjmuje dwie dawki, Marcel przyjmuje jedną dawkę. Mamy prawie 5 lat, 4,5 roku leczenia, ponad 4,5 roku leczenia i jest poprawa. Tu o to chodzi, czyli... No i gdzie to ogląda, bo nie wytrzymię. O, teraz jest fajna pogoda. Teraz na przykład nic nie byli, bo wszystko jest... Dobra, za długo gadam. Wszystko opadło. A dobra, ale wy byliście w galerii, a galeria... Na razie w galerii nie można jeszcze jeść? W maju. Nie. Jeszcze nie? Co? Jak? Miłość zdziwione, że są otwarte galerie. No teraz, od piątku przecież. Od dzisiaj? Nie, przepraszam. Od środy. Nie, od poniedziałku. Co? No to nie widziałeś o tym. Nie. Ajaja. Co to ja? Do media? Nie, to ja spodnie będę przyjemny. O, poczekaj, ta mam parczę z komunii. Co mam? Pieniądze z komunii, może od razu wyjdziemy do media, Mark. To wiecie, co ja sobie wezmę? No. Jakiś jest nowy ten, hamburger. Wedże, tak? Mhm. Bez mięsa. Bez mięsa? Jadę już go? Nie. Ja poproszę to. Czyli ja poproszę to. Na początku poproszę być ja. Ja jestem najważniejszy w tej rodzinie. To dzięki mnie możecie robić. Dobra, biorę zestawy, będziemy mieli zestawy. Dzieciak zna swoje miejsce, wie, że robi dymy na tym kanale i mówi, dzięki mnie żyjecie. Słuchaj, ojciec, dawaj mi tu najpierw wyśmaka, bo dzięki mnie masz pieniądze. I nie pieprz mi tu. Widzów nie zakuma tego żartu Marcela i pomyśli, że naprawdę on tak myśli. On to tłumaczy. No bo on tak myśli. 50%. Jeszcze kupiłem o, takie chusteczki. 1421 vlog, a on myśli, że ktoś nie zakuma żartu. 1400 vlogów, chyba widzowie już znają twoje żarty. Czy ściereczki? Do obiektywu. Widać, ja to pierwsze w życiu oglądam. Coś, tata. Ale dobra. Zamówienie 000. 000, takie zamówienie. Czy tutaj będzie coś? Poczekaj, bo nie widać jest dokładnie. Czy sobie poradzi z prowokacją Logana? Tam była po prostu taka zadymka, połączenie światu boksu i świat w ogóle YouTube'owy. Zobacz, jak świat YouTube'owy wchodzi we wszystko. Czyli w sport, czyli w film, muzyka. YouTuberzy są teraz muzykami. Co tam się dzieje? Co się dzieje? Co tu się dzieje? Za mocny ten. Tego. Reklama jest? Dobra, pauzuję dla widza. Jakub Błaszczykowski. To on. Tyle lata nadal czeka na karnego. I głupoty gada zamiast trenować. O! Dobrze, teraz ja chciałem, bo mimo coś mi zadał pytanie. No to powiedz, nie musisz... Dobra, jakie mi zadałeś pytanie? Czy jeśli będę jadł jakoś coś ostrego przez... No na przykład ileś tam dni, to czy mój organizm się przyzwyczai do tego? Tak. Co chcesz jeść? No, ugryź. Myślisz? No. Ale to było myte? Tak. Na pewno. No. A ja to ugryzę. Ale no, tylko ci wykrzywić buzię. Ale ja to serio ugryzę. Nie dasz rady. Nie masz psychy. Ale nie. Po prostu całe ale do ja buzi. Ale ja chcę sobie po prostu w środku ugryźć. Nie, całe. Czuć. Całe do buzi. Ale na razie chcę... Nie masz psychy, żeby ugryźć. Nie. Ale weź tam. Nie, puść to, daj, ja to zrobię. Nie. Bo ja ci pokażę, ja ci pokażę. Nie, nic nie krój. Okay. Ja ci pokażę, że jestem twardzielem. Zadź jak ten. Jak wali. Dobra, to jest kawa fejka. Boże. Serio, to jest... Dlaczego to wygląda jak chili?
Jaki chili? Po prostu ma inny kształt. Chili to jest to. Tak? Mhm. A ja ogólnie papryki nie lubię, to jest obrzydliwe. Aha, i ale nie była my tam. Ale nie, no ciebie to wiesz. No ty się nie przejmuj. Co? To no ty i tak. No nie wchodziłaś. No ja nie. No i jak. Co? No ty i pogoda się zmieni wkrótce. Czy przyjdzie jakaś zmiana w pogodzie? Dziewczyny, słuchajcie, znacie aferę z Natsu? Tak. Tak. No i jak wy na to patrzycie? A oglądacie? Jo? A to koledzy przyszli do dzieci i oni się, no, ciekawe. Ojciec youtuber to zmora, ja chyba rzucę YouTube'a jak... A, nieważne, nie będę wam mówił kiedy. Ale jak się coś stanie, to rzucę to i zniknę z internetu, z bomby. Bo nie chcę tak skończyć. Ja oglądałam, no, tam w Teamie X, to ją oglądam czasami. Wszyscy, kto ja o tym mówią. Ale te ostrzejsze materiały też są w linkach? Nie wiem, bo nie wchodziłam, wiem, że są linki do tego. No, nie wchodziłam. Ja nie wiem, czy są te najostrzejsze materiały. Odliczamy od dziś. Synuś, podobno edukacja seksualna jest teraz na wczesnym etapie. Chciałbym jako ojciec porozmawiać na ten temat. Nie będę za nagadą na taki temat. Nie będziemy rozmawiać na takie tematy? Tego jest internet. O, tego jest internet! Ale to... Nie. I to właśnie się nazywa odlepienie. Stary na takie tematy prywatne nagrywa to na YouTube'a. No. To jest ciężkie. Naprawdę. To jest smutne już. To nawet nie ma co się śmiać, szczerze. Ja mogę ci dużo rzeczy podpowiedzieć. I oglądamy razem filmik, czy nie? Nie. Nie będziemy oglądać. Przecież to nic nie będę oglądać. Jak to nie będziesz ze mną oglądać? Tutaj gołe babki i tak dalej, nie? Nie. Ja się wychowywałem na książkach Lwa Starowicza, profesora Lwa Starowicza. A teraz? Teraz wychowuję internet. A, ale w szkole macie tę edukację, tak? No, gdzie gadam o przyjaźni. O jakiej przyjaźni gadacie? No, to nie ma nic, ten. I co, nie ma? On się nawet zakrywa, ty tego nie widzisz. On się zakrywa, że go nie nagrywał. To jest smutne, w dupę to jest smutne. Co ten ojciec robi? No nie wytrzymie zaraz! Ja rozumiem nagrywać jakieś szczęśliwe rzeczy, jakieś dymy do internetu z dziećmi, jak się bawicie, ale w dupę, no takie rzeczy? No nie ma, nawet że dwór. No po prostu, no niczym tam jest. No ale na przykład... Nie gadam o tym. Nie gadacie o tym? Nie, no spytaj się widzów. No zobacz, że nikt ci nie powie, że tak mają. No spytaj się. No pytam się. No i popatrz, synuś nie chciał z tatusią obejrzeć razem młodej influencerki. Zdobyłem materiały. No naprawdę, jest tak jakby patrząc ostro. I to są materiały, których nie widać na YouTubie. Na YouTubie jakby jest tylko w samym ubraniu. Mówimy oczywiście o Natsu. Natomiast nie chcę o niej samej mówić, bo już wczoraj powiedziałem, że generalnie mi są obojętne. Co były materiały? I tak naprawdę w języku młodzieżowym mam na to wywalone, ale właśnie, niech ta sytuacja będzie ostrzeżeniem. Gdybym miał ją bronić, to powiedziałbym, że była młoda, głupia, nie wiedziała co robi, ale czy nie wiedziała co robi? To był łatwy, szybki zarobek. Taka praca to jest łatwy, szybki zarobek. Ktoś może powiedzieć, że w łatwy i szybki sposób wydoiła z takich boomerów jak kasę, czy od kogoś, od innych facetów. No tak, spoko. Tylko czy ktoś chciałby mieć taką żonę? Można mówić o błędzie, że popełniła błąd. Tylko czy to jest błąd? To było zaplanowane wszystko. Błędem może być jazda po alkoholu, po pijanemu, albo z... Co jest groźniejsze? To, czy występujesz na seks kamerkach, czy to, że jedziesz po pijanemu, po alkoholu, samochodem i pieprzysz dziecko na pasach? Co jest gorsze? Wiadomo, że baba coś się nago pokazała, bo taką żonę mieć? Porypany jesteś? Puknij się w głowę, debilu. Dawaj se chluśniem i jedziemy. Nie, powiem tak. Zły przykład wziął. Zły przykład. Zbyt szybka jazda i spowodowanie wypadku. Jednorazowo oczywiście. To jest błąd. Ale czy tutaj to był błąd? Błąd! Dobra, to jutro mogę jechać do roboty, na to wychodzi KEKW. Dziękuję, Drako. No ta.
Pracując jako fotograf reklamowy, miałem styczność z dziewczynami, które pojawiały się w informacjach, że wyjeżdżają do Dubaju na sesje zdjęciowe czy na coś tam. Więc jakby ten temat, z tego powodu też mi jest to takie się obojętne, bo on mi jest znany i wiem, że dużo dziewczyn wykorzystywało czy swoją urodę w różny po prostu sposób. Niekoniecznie przyjeżdżając do mnie na sesje zdjęciowe, chciały zarobić kasę za sesję, tylko tak naprawdę często chciały mieć jakieś fajniejsze fotki, żeby później móc się gdzieś nimi pochwalić i tak dalej. Ale z tej sytuacji wydaje mi się, że można wyciągnąć dużo morałów. Natsu jest idolką młodych dziewczyn i powinna to wykorzystać. Moim zdaniem powinna nagrać filmik, w którym powie o tym, żeby właśnie czegoś takiego nie robić. Że nagrywanie filmów może się źle skończyć. Na przykładzie jej błędu. Niech ta sprawa będzie umoralniająca, a nie demoralizująca. Niech powie, co powoduje, co może się stać, decydując się na szybki zarobek, łatwy, szybki zarobek, popełniając błędy, robiąc głupie rzeczy. Niech te młode dziewczynki dowiedzą się właśnie na podstawie, na przykładzie Natsu, Natalii, żeby czegoś takiego nie robić. Bo skutki takiego łatwego zarobku mogą być katastrofalne, a decyzje mogą zniszczyć reputację, niestety, na całe życie. Ogólnie Natalii współczuję, bo to będzie się za nią ciągnęło. Niektórzy mówią, że minie kilka dni i to ten temat zaniknie. Nie, to będzie się cały czas za nią ciągnęło. Zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję i napisz w komentarzu właśnie, co sądzisz na ten temat. Ja jej współczuję teraz najbliższych dni czy tygodni, bo to nie jest łatwy temat. A ty napisz, co sądzisz na ten temat. No i jest, Natsu wydała oświadczenie i jestem po prostu, jestem tym przerażony. Naprawdę jestem przerażony. Jestem przerażony też komentarzami. Zdecydowana większość to jest taka, no dobra, zrobiłaś błąd, spoko, ale dalej, idź dalej. Wcześniej mówił, że wypadek, jak jedziesz samochodem po alkoholu i zrobisz wypadek, to jest tylko błąd, życie toczy się dalej. No nie wiem, no to też jest błąd i życie toczy się dalej. O co ci w dupę chodzi? No co ma teraz zrobić? No zrobiła to już jak debil i musi z tym żyć, no nie ma innego wyjścia. No co miała zrobić innego? No nie wytrzymie. Naprawdę. Nie wiem, co on robi. I komentarze nic nie wynika. Dziewczynki, słuchajcie, źle zrobiłam, nie róbcie tak. Pamiętajcie, no tak co to może się stać i tak dalej. Tylko jest oni, wiecie co, wyciągnęłam wnioski, zrobiłam błąd, wyciągnęłam wnioski, byłam głupia, ale to moje życie, to jest, wiecie, fajne, nie chciałabym nic stracić. No oczywiście, że nikt nie chciałby stracić. Ale wiecie co, dziewczynki, słuchajcie, przecież możecie brać przykład ze mnie, rozbierać się, po co iść do McDonalda, do... Mówiła tak, żeby na kamerkach występować i nawet pewnie stronkę promowała, bo jej zapłacili, tak? W twojej rzeczywistości, koleżko. Fajna rzeczywistość. Pracy, skoro mając 18 lat, nie idziemy do McDonalda, żeby zarobić na torebkę jakąś, tylko idziemy, bo ona wcale nie potrzebowała pieniędzy, żeby zbierać na jakąś operację dla kogoś z rodziny i tak dalej. Ona chciała mieć lepsze życie, więc pójdziemy sobie na kamerki, porozbieramy się, zamiast do McDonalda robić pracę ciężko, no to będzie chodził do Maca albo co innego sprzątać i tak dalej. Truskawki, zbierać maliny, po co? Podjęłam decyzję, że idę naprzód i wszystko to ona, wszystko o niej. Będę silniejsza, kolędę świadczenia w życiu, no jasne, oczywiście. A gdzie jej widzowie? Gdzie te dziewczynki, które ją oglądają? Co, mają tak samo zrobić? Tak, na łatwiznę? Karierę? Ale co ty w ogóle gadasz? Napisz, co o tym sądzisz. Tak. O czym on mówi w ogóle? Bo już zgłupiałem. Naprawdę nie wiem, o co mu chodzi. Po tym sam nagrywa, jak rozmawia z ojcem o tym, że czy Natsu obejrzeć, jak naga jest na kamerkach, czy nie. No nie wiem. To jest dopiero. No może do Maca jednak pójdziesz zamiast dzieci nagrywać. Trochę dziwne. Według mnie gościu jest odlepiony. Jak obejrzałem te dwa vlogi, to ja się nie dziwię Mandziowi. Jeżeli Mandzio widział, powiedzmy, te kilka filmów, to mu się nie dziwię, że nie chciał z nim gadać, bo była perspektywa, że on nam dymy podczas tej rozmowy, ale szczerze nic by z tego nie było, bo chłop już jest i tak w głowie ma na tyle już zaklajstrowane, że jakby nic się już raczej nie zmieni. No on już ma swoje poglądy i ich nigdy nie zmieni. Ta rozmowa by nic nie dała. I tyle. No, on sam sobie zaprzecza co minutę w tych filmach.
Ciężko. Wyobraź sobie, że teraz jesteś kolegą jednego z jego synów i przychodzisz do domu, a stary biega po domu z kamerą i nagrywa, co się da, żeby mieć content. To jest creepy w dupę. To jest po prostu creepy. Ja bym nie chciał przyjść do jego domu. Wiecie, każdy robi to, co uważa na YouTubie. I jakby on uznał, że to będzie dobre. Ale ja to oceniam na creepy rzecz. Rozumiem, jakby nagrywał jakieś rzeczy, no nie wiem, no nie musi tyle prywatności pokazywać, zwłaszcza swoich dzieci. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!